Cześć, dzień dobry. Z tej strony Paweł Zieliński z marketingu Alten. Bardzo mi miło Was powitać na webinarze Alten. Zanim ruszymy dalej, mam prośbę. Proszę napiszcie, czy słyszycie mnie dobrze. Jeśli tak, napiszcie cyfrę 1. Fantastycznie, dobra. Dziękuję bardzo. Cieszę się, pierwsze techniczne możliwe problemy mamy ze sobą. W końcu to tylko internety i tylko aplikacje, więc mam nadzieję, że do samego końca wszystko technicznie przebiegnie bez zarzutu. Pewnie Was ciekawi, dlaczego Alten organizuje tego typu wydarzenia. Przede wszystkim my chcemy dzielić się wiedzą i zaprosiliśmy Michała, żeby swoją wiedzą podzielił się dzisiaj, a ma je naprawdę bardzo, bardzo dużo, gromadził przez wiele lat, ale o tym opowie pewnie sam za chwilę trochę więcej. Jeśli chodzi o czym jest Alten tak naprawdę, to jest firma technologiczna, która w tym momencie w Polsce zatrudnia ponad 600 osób, deweloperów, inżynierów w wielu branżach przemysłu, project managerów, testerów, analityków, designerów, czyli osoby, które biorą na co dzień, odgrywają bardzo ważną rolę w procesach technologicznych i digitalizacji firm. W tym roku również, coś co nas bardzo cieszy, uzyskaliśmy certyfikat Great Place to Work 2021. Dzisiejszy webinar tak naprawdę jest pewną taką naturalną pochodną tego, co my robimy na co dzień i tego, w jaki sposób. Ja się bardzo cieszę, że zainteresował Was temat przygotowany przez Michała. Poza samym takim wprowadzeniem teoretycznym, jeśli można to tak powiedzieć, Michał przygotował też bardzo fajny materiał, nazwijmy to live coding, na którym tak naprawdę w realu pokażę, jak pewne rzeczy się mają, o których Wam opowiem. W trakcie webinaru zachęcam Was serdecznie do zadawania pytań. W oknie czatu możecie je wpisywać, zostawiając znak pytajnika na samym końcu, a pod koniec dzisiejszego spotkania, dzisiejszego webinaru planujemy z Michałem sesję Q&A, na której trochę my będziemy mogli naszego prelegenta dzisiaj pomęczyć i będzie nam mógł powiedzieć więcej niż to, co przygotował w samej prezentacji. Także, żeby było jeszcze tego mało, Michał będzie mógł wybrać najlepsze pytanie, które dzisiaj się pojawi na webinarze, a my w przyszłym tygodniu skontaktujemy się z tą osobą drogą mailową i z przyjemnością wyślemy zestaw bardzo przydatnych gadżetów, które myślę, że w sezonie wakacyjnym zdecydowanie znajdą zastosowanie. No więc idźmy dalej. Jesteście tu dla Michała, dla tematu, także jak to jest to wydajnością w Reakcie. Michał, ja oddaję Ci głos, jestem na zapleczu, a wydarzenie jest Twoje, także działaj. Okej, dzięki serdecznie, witam Was wszystkich serdecznie. Ja mam na imię Michał, a jestem deweloperem, w sumie full stack deweloperem od programy ponad 10 lat, w samym Reakcie od ponad 6. Pracowałem w różnych firmach, w korporacjach, pracowałem też w małych firmach, w startupach, pomagałem startupom w rundach finansowania, żebyśmy wchodzili z MVP na rynki. Zdarzały się projekty, w których wydajność aplikacji miała znaczenie. Chociażby aktualnie pracuję w projekcie, w którym tworzymy aplikacje w reakcji różnych typu embedded i mamy dostęp do bardzo małych zasobów urządzenia i działanie tej aplikacji jest tam naprawdę krytyczne. O ile w wielu innych aplikacjach nigdy wcześniej nie spotkałem się z takimi ograniczeniami, o tyle tutaj to renderowanie, ten wybór Reacta nie był przypadkowy. No i to spowodowało, że ostatnie miesiące, przynajmniej mojej pracy, upłynęły pod znakiem właśnie totalnego performance'u w Reakcie i przepisywania aplikacji, czy też tworzenia nowych komponentów z bardzo takim mocnym fokusem na to. I dzisiaj na prośbę Altenu chciałbym poprowadzić właśnie webinar, chciałbym Wam opowiedzieć trochę o tym performance'ie. Też może rzucić trochę kij w mrowisko i powiedzieć
o tym, dlaczego uważam po tylu latach pisania w Reakcie i też oglądania dużej ilości kodu, że ludzie bardzo często wybierają tę technologię, ale chyba nie do końca świadomie. No i chyba tyle. No, tak jak powiedział Paweł, live coding będzie. Chciałbym Wam też pokazać praktycznie, dlaczego tak, a nie inaczej. No i mam nadzieję, że uda mi się Was dzisiaj zainteresować tym. Tak więc co? Chyba możemy startować, nie? Dobra, to zaczynam od React Performance. A dlaczego używamy Reacta? To jest bardzo, bardzo fajne pytanie. Jestem też rekruterem technicznym i na samym początku rozmowy rekrutacyjnej bardzo często zadaję to pytanie, dlaczego ktoś wybrał Reacta, skoro startuje na stanowisko React Developer. A opinie są mega różne. Najczęściej jest to związane z tym, że ktoś po prostu zaczął swój pierwszy projekt w Reakcie, już tak zostało. A czasami są użytkownicy bardziej świadomi, którzy odpowiadają, że React posiada jedną z najlepszych implementacji web komponentów, a z czym się zgodzę, dlatego, bo na samym początku standard HTML założył istnienie web komponentów, powstał draft dokumentacji, jakby to miało wyglądać. Natomiast jak to bywa z organizacjami tego typu, był bardzo duży problem, żeby wziąć i ustandaryzować to, dlatego część twórców wzięła sprawy w swoje ręce i zaczęło tworzyć biblioteki, które to implementowały trochę na opak. Jedną z takich pierwszych znanych bibliotek był, zapomniałem, na py. Ona implementowała właśnie web komponenty. Potem nastąpił mega duży wyrzut, był Angular.js, który no, robił to w taki, a nie inny sposób. Był Backbone swego czasu, jeszcze z 8-9 lat temu. Powstałby też React. I ta idea web komponentów jest naprawdę fantastyczna, a React robi o tyle w fajny sposób, że przeciwnie do Angulara nie jest frameworkiem, więc nie narzuca takiego dużego wsadu na kod, na użytkowników, w sensie na deweloperza. Daje bardzo dużo swobody i właśnie ta wolność w programowaniu, w Reakcie, czyli to, że ja dostaję tylko i wyłącznie krytykę UI, a wszystko, co dookoła użyję, jest od tego niezależne, jest jedną z cech, którą właśnie sobie React deweloperzy cenią, które to sobie mega cenię. To jest to, co teraz powiedziałem, czyli właśnie Pure Components, w przeciwieństwie do Angulara, czym do Vue, nie musimy mieszać logiki z komponentami, możemy tworzyć biblioteki współdzielone samych UI-owych komponentów. A tutaj można byłoby zahaczyć też trochę o React Native, który powstał po Reakcie, czyli jeżeli dobrze sobie rozplanujemy repozytorium, to możemy tworzyć właśnie takie reużywalne komponenty zarówno w aplikacjach mobilnych, jak i w aplikacjach webowych. One mogą być wpchnięte do osobnego repozytorium. Teraz jeden z takich najpopularniejszych jest Bit, gdzie właśnie ludzie wrzucają swoje komponenty, które można potem reużyć w swoich projektach, bo one są pozbawione wszystkiego dookoła. Nie ma tam żadnej logiki, nie, tylko są komponenty, które implementują tylko UI i oczekują w propsach, czyli tam we właściwościach funkcji, które prześlemy. Dlatego ta idea Reacta jest super, dlatego, bo te komponenty mogą być faktycznie reużywane. Teoretycznie w Angularze też jest zamierzenie takie, że komponenty będą się reużywane, tak samo jak w Vue, ale przez to, że są dość mocno sprzęgnięte z frameworkiem, dość mocno sprzęgnięte z logiką i ze stylami, to jest to trochę ciężkie. Kolejny punkt, easy to use. React jest stosunkowo, patrząc na konkurencję, bardzo prosty w użyciu, dlatego, bo jest to po prostu biblioteka. Nie musimy stawiać całego projektu, tak jak ma to miejsce w Angularze, używać jakiegoś CLI, które nam to postawi, tylko po prostu mamy swój jakiś projekt i możemy tam tylko zaciągnąć Reacta i stworzyć jakieś komponenty i użyć. Co więcej, możemy nawet mieć projekt napisany w jakiejś innej technologii, a tylko jakąś część projektu, na przykład jakiś konkretny widok, mieć napisany w Reakcie. Miałem okazję w zeszłym roku pracować w projekcie, który był w całości napisany w Backbone'ie, bo to mega stare narzędzie, ale nowe feature'y powstawały właśnie w Reakcie i tak jakby był wrapper napisany, który pozwalał wciskać te komponenty Reactowe do środka do Backbone'a. I to jest właśnie mega, mega fajne, że w Angularze też dałoby się to zrobić, no teraz byłoby to zdecydowanie dużo cięższe. Kolejna rzecz to łatwy do konfiguracji. Nie trzeba zrobić nic praktycznie. Wystarczy tylko doinstalować czy ściągnąć bibliotekę, załączyć ją w głównym pliku i można ją używać. Tak więc jest to pod tym względem właśnie easy to use, easy to configure. Te dwie cechy mega mocno w Reakcie ze sobą korelują.
bo to się sprowadza do naprawdę załączenia Reacta, tak samo jak jQuery, czy jakiejkolwiek innej biblioteki, a nie tak jak ma to miejsce w Angularze. Nie? React wymusza swoim podejściem poniekąd kompozycję komponentów. To się będzie wiązało z kolejnym punktem, czyli z tym takim wsparciem dla functional programming. Angular jest bardzo taki obiektowy. Generalnie biorąc, dużo kodu, który powstał w ostatnich latach, jest mega obiektowy, ze względu na to, iż był po prostu fame na to i ludzie się mega zakochali w podejściu programowania obiektowego. Natomiast teraz następuje retrospekcja i wielki powrót do programowania funkcyjnego, które było mega modne w latach 80. ubiegłego wieku. Natomiast React się świetnie wpasuje w tą koncepcję. Ponieważ komponenty są zwykłymi funkcjami, to możemy te funkcje zagnieżyć. Możemy tworzyć funkcje nadrzędne, czyli ten wzorzec high order functions, czy który jest znany z programowania funkcyjnego, w Reactie przybiera postać high order components. Natomiast pod maską to jest właśnie function na programie. Co jeszcze? Wszystkie te connecty, które dotychczas część z Was, która miała styczność z Reactem, używała, to wszystko to są właśnie funkcje stricte z programowania funkcyjnego, czyli funkcje, które mogą się same wywoływać, czy funkcje, które przyjmują inne funkcje, czy funkcje, które zwracają funkcje, to wszystko ma związek właśnie z programem funkcyjnym. Te takie postulaty Reacta, czyli jak mamy na przykład state i mówi się o tym, że state musi być immutable, to immutability dla danych to też jest funkcja na programie. No i w końcu znowu powrót do tej kompozycji, czyli układanie komponentów jako kompozycję, nawet w dokumentacji Reacta bardzo często możecie spotkać się ze stwierdzeniem, że kompozycja ponad dziedziczenie, że lepszy kod będzie, jeżeli będziecie używać kompozycji komponentów, niż jeżeli będziecie używali dziedziczenia. No i na końcu potwierdzenie tego, co powiedziałem, jest też droga, którą idzie React, bo na samym początku mieliśmy komponenty klasowe i komponenty funkcyjne i to było takie, okej, no jest composition, jest support for functional programming, no ale mamy dalej te klasy, nie? I to było mega, mega ciężkie trochę, że jeżeli chcieliśmy mieć komponent, który faktycznie był komponentem UI-owym, coś wyświetlającym, to spoko, to był komponent funkcyjny. Natomiast jeśli trzeba było już go spokojnie jakąś logiką, to pojawiał się problem, bo w takich implementacjach bardziej lajeckich one były zamieniane automatycznie na komponenty klasowe, ktoś tam rzucał state. Natomiast jak projekt był lepiej pomyślany, to ktoś tworzył właśnie high order components, nie? Tworzył nadrzędny element, który zajmował się pobieraniem danych, zajmował się grupą tych danych i wrzucał te dane do tego pure component. Natomiast teraz mamy React Hooks, które praktycznie niwelują całkowicie w projekcie komponenty klasowe. Miałem okazję być też w takim projekcie, w którym używaliśmy tylko właśnie React Hooks, gdzie nie znajdziecie ani jednego komponentu klasowego. To jest mega fajne. Się mega fajnie pisze, jest to klarowne i pod względem wydajnościowym kod też jest lepszy. No i ostatni punkt, to jest trochę ten key, wymrowisko. Bardzo dużo ludzi na interwiu mówi, że wybrało React, dlatego, bo jest szybki. I to jest trochę zaprzeczenie tej idei Reacta, dlatego, bo faktycznie React powstał po to, żeby generować mega szybki UI, bo to był problem Facebooka. Facebook miał mega duże problemy z wydajnością, dlatego musieli wziąć i stworzyć bibliotekę, która im pomoże renderować ten interfejs w mega szybki sposób. Natomiast bardzo dużo deweloperów pisze w Reakcie, ale robi to w sposób nieprawidłowy, albo przynajmniej nie zwracając uwagi na pewne rzeczy i w efekcie aplikacje Reactowe nie są dużo szybsze niż aplikacje napisane w czystym JS-ie, czy chociażby napisane w jQuery. Dlatego nie każda aplikacja Reactowa jest szybka. To jest pomocne życzenie. Bardzo dużo startupów teraz szczególnie, jak zastanawia się nad swoim produktem, to te MVP bardzo często powstają w Reakcie, a tymi takimi key feature'ami, gdzie mówi się, dlaczego React, a nie coś innego, jest właśnie to, że bo nasza aplikacja musi być szybka, bo my potrzebujemy dużej wydajności. Nie? Dlaczego nie Angular? No bo Angular jest bardzo, bardzo taki korporacyjny. To jest fajne do
do pisania aplikacji bankowych, ale my potrzebujemy czegoś mega szybkiego, dlatego użyjemy Reacta. A prawda jest taka, że w wielu miejscach kodu, czy nawet w wielu całych aplikacjach widać, że użycie tego Reacta tak naprawdę nie wnosi niczego. Stąd właśnie dzisiaj też ten webinar, który ma pokazać, co robimy źle i co moglibyśmy robić dobrze. Jako techniczny reviewer, to co zauważyłem i z wnioskami, którymi chciałbym się z Wami podzielić, to, że bardzo dużo ludzi mówi o tym, bardzo dużo ludzi mówiąc o Reakcie, odpowiadając na moje pytania, nie rozumie kompletnie podstaw. Najprostsze pytanie, które pada na rozmowie kwalifikacyjnej, czym jest Virtual DOM, to są tak po prostu wymyślne odpowiedzi, które nawet mnie czasami zaskakują, moją wyobraźnię, bo nigdy bym w życiu nie pomyślał o tym, że w ten sposób uda mi się w Virtual DOMie. Pokazuje, że ludzie używają Reacta, natomiast kompletnie nie wiedzą, jak działa ta biblioteka pod maską, nie wiedzą, czym jest Reconciliation algorytm, nie wiedzą, czym jest React Fiber, nie wiedzą, czym jest Virtual DOM, nie wiedzą, co stoi pod maską Reacta, co odpowiada za w ogóle re-render komponentów, no i to powoduje, że te aplikacje nie mogą być szybkie. Po prostu, no to jeśli używasz Reacta tylko dlatego, że w tutorialu masz jakieś śmieszne znaczki, które powodują, że możesz ze swojego domyślnego, wymyślnego komponentu stworzyć natywny znacznik HTML-a i w ogóle jesteś na etapie, w którym myślisz, że JSX to jest po prostu HTML, no to znaczy się, że no jest źle. Jest źle, bo używasz czegoś, ale nie do końca wiesz dlaczego. Bardzo często w moich zwrotkach technicznych, które wysyłam jako taki feedback, pojawia się właśnie sformułowanie, że bycie dobrym deweloperem, czy chociażby próba stania się ekspertem w danej technologii, to bardzo często jest sobie zadawanie pytanie dlaczego. Dlaczego to działa w ten sposób, a inaczej? Co tam się dzieje, że to się re-renderuje? Dlaczego to się re-renderuje? I tak dalej. Bardzo dużo ludzi używa Reacta, zdecydowanie więcej niż Angulara, jest zdecydowanie więcej ekspertów w Reakcie, stąd też bardzo dużo firm, bardzo dużo startupów pisze swoje aplikacje w Reakcie, właśnie ze względu na to, iż łatwiej jest im pozyskać nowych deweloperów. Bardzo dużo ludzi nie rozumie Reacta, już o tym powiedziałem wcześniej, ale mówiąc o tych podstawach, miałem też na myśli tego, że nie rozumie w ogóle podstaw w samym programowaniu. Bardzo często stwarza problem ludziom odpowiedzi na pytanie, czym jest funkcja call, apply, czym jest referencja, dlaczego mamy funkcję bind, dlaczego używaliśmy dawniej w Reakcie funkcji bind, a teraz nie musimy, co to w ogóle robi. Brak zrozumienia tych podstaw powoduje, że a to są bardzo często w kodzie strzały na ślepo. O, nie działa tak, spróbuję tak, działa tak, spróbuję tak, o, tak zadziałało, o, tak miało być, nie? Natomiast nigdy nie ma tej takiej refleksji, dlaczego akurat tak, a nie inaczej. Bardzo dużo ludzi używa React Hooksów, dlatego, bo to jest hot, dlatego, bo jest teraz dużo tutoriali, dlatego, bo każdy, kto teraz wchodzi do świata Reacta, tak jakby widzi tylko i wyłącznie przykłady z React Hooks, więc ich używa. Natomiast kompletnie brakuje jakichkolwiek postaw, dlaczego. Bardzo dużo ludzi na rozmowach technicznych mówi o tym, że używa React Hooks, natomiast na pytanie, czy umie pisać swoje customowe hooki, odpowiada, że nie. Więc to muszą być bardzo ciekawe projekty, że ktoś jest w stanie użyć wbudowanych hooków, czy tam jakichś znalezionych w sieci, a jednocześnie nie potrafi napisać swojego hooka, bo to znaczy, że nie potrafi wyprowadzić logiki komponentu do hooka. Czyli jego kod najprawdopodobniej to nie są czyste komponenty UI-owe, które mają logikę zaszytą w hooku i ten hook ładuje, natomiast biorą i używają logiki bezpośrednio w komponencie, co powoduje, że te komponenty są przede wszystkim nie nadające się do ponownego użycia, bo ciężko jest użyć komponent w innym projekcie, jeżeli on ma zaimplementowaną bardzo specyficzną logikę dla tego. Dobra, co jeszcze? Bardzo dużo ludzi też mówi, dlaczego używamy hooków. To też jest mega, mega ciekawe, dlatego, bo hooki zostały wprowadzone właśnie z punktu widzenia wydajnościowego. Team Reacta, który budował bibliotekę, zauważył, że transpilery biorą i wypluwają, na przykład Babel, wypluwają klasy,
które mają bardzo duży narzut kodu. Dlatego, bo klasy są tylko i wyłącznie lukierem spodniowym. One nie są natywnym elementem języka, dlatego kod, który zostaje wypluty z transpilera, musi zawierać go bardzo dużo, żeby tą klasę przekształcić do natywnych elementów języka, żeby móc udawać tą klasę, a jednocześnie, żeby tylko działał w JavaScriptie. I to jest bardzo, bardzo, bardzo złe, dlatego, bo tego kodu wynikowego powstaje bardzo dużo, przez co rosną paczki z bandlami produkcyjnymi, no i to powoduje, że kod też działa trochę wolniej, bo musi się wolniej czytać, bo JavaScript Engine musi więcej rzeczy przetworzyć. Dlatego twórcy Reacta zdecydowali się na przejście właśnie na React Cookie, po to, żeby pozbyć się tego lukieru składniowego klas i używać tylko i wyłącznie funkcji, które są obsługiwane natywnie w rdzeniu JavaScriptu, przez co nie powoduje tego takiego dużego narzutu. Więc React Hooks nie są wcale odpowiedzią na, nie wiem, nawet na to, że lepiej, żebyśmy wszyscy pisali tak samo. To nie jest jakaś odpowiedź, że wprowadzimy coś nowego, tylko to jest realna odpowiedź na to, że były problemy właśnie z tym, że te bandy niepotrzebnie bardzo, bardzo rosły. No i na końcu bardzo dużo ludzi kocha Reacta, kocha ekosystem Reacta i to jest naprawdę super, dlatego, bo React jest fantastyczną biblioteką. Im więcej ludzi go kocha, tym mocniej rozwija się community, a im mocniej rozwija się community, tym łatwiej jest nowym osobom wejść do świata Reacta, bo mogą liczyć na większą pomoc. Widać to nawet po ilości wątków na Stack Overflow czy na innych serwisach, dlatego to, że ludzie zakochali się w Reakcie, jest jak najbardziej pozytywne. Im więcej będzie deweloperów Reacta, tym lepiej, bo będą powstawały nowe biblioteki, będą powstawały nowe projekty, a jednym z takich przykładów, który już dzisiaj bardzo mocno rewolucjonizuje na przykład e-commerce, to jest na przykład Magento, które było potężnym monolitem, które było mega wolne, a w tej chwili przyszło na headlessową właśnie wykorzystując Reacta, tylko żeby sklepy e-commerce'owe działały mega szybko, no a w czasie pandemii, no to jest to ultra ważne. No i na końcu React nienawidzi ludzi, sporo ludzi, dlatego, bo stwarza im problemy. Bardzo często w Reakcie niektóre rzeczy są problematyczne, szczególnie teraz, jak używamy hooków, sporo osób skarży się, że ma problemy z właśnie side effectami, z use effectem, kiedy go użyć, jakich użyć zależności, żeby to faktycznie chciało dziać. Dobra, lecimy dalej. Virtual DOM, to może być bardzo, bardzo proste i może was to nawet trochę zanudzić, ale wydaje mi się, że warto właśnie o tym wspomnieć, bo to leży u podstaw samego Reacta. A czym jest Virtual DOM? Virtual DOM jest reprezentacją, a tak naprawdę odzwierciedleniem normalnego domu. I to jest bardzo ciekawe, dlatego, bo sam JavaScript, który bardzo często jest uważany za język wolny, powolny i nie mogący konkurować z takimi językami jak na przykład C czy C++, on jest stosunkowo naprawdę szybki. On jest naprawdę bardzo fajny, on jest bardzo fajnie zrobiony, ma po latach uzyskał bardzo dużo optymalizacji, odkąd Google się w niego też w jego rozwój zaczął tam pomagać poprzez stworzenie silnika V8, poprzez też pomoc w optymalizacji engine w samym Chromie, żeby te strony renderowały się jak najszybciej, wniósł bardzo dużo know-how, dlatego ten JavaScript działa naprawdę mega szybko. Natomiast to, co jest najgorsze w JavaScriptie i przez co być może ocenia się źle JavaScript, ale to nie jest do końca związane z JavaScriptem, to są operacje, które wykonujemy na drzewie DOM. Tworzenie nowych nodów, czyli dodawanie jakichś elementów do drzewa DOM, powiedzmy paragrafu, nagłówka, czy jakiegokolwiek diva, czy też usuwanie elementów z drzewa DOM, a to są bardzo kosztowne operacje. I one powodują faktycznie, że obciąża to JavaScript. Te operacje są powolne, więc dużo ludzi uważa, JavaScript jest wolny, nie? Bo on tego tak nie renderuje szybko. Natomiast to nie jest do końca sam jego problem. To jest problem z tym, że przeglądarka musi rysować te wszystkie elementy. A jeśli zobaczycie w narzędziach deweloperskich, w zakładkach związanych właśnie z wydajnością, to i spróbujecie zbadać sobie stronę, to musicie zobaczyć, że zanim jakiś element pojawi się na stronie, to jest przeprowadzony parę faz. Najpierw jest stworzony layout tego, potem są obliczane położenia elementów, tutaj mamy się pozycję absolutne, fix i tak dalej. Potem są te elementy malowane, potem te elementy są nanoszone na stronę, na kanwę i tak dalej.
I każda operacja usunięcia czegoś czy zmiany powoduje, że te wszystkie etapy trzeba powtórzyć. Trzeba przemalować komponent, przeliczyć te komponenty i tak dalej. Dlatego powstał Virtual Dom w Reakcie, który miał to zrewolucjonizować i twórcy Reakta pomyśleli sobie tak. A weźmy i stwórzmy kopię, niech coś się zadzieje w kodzie, czyli na przykład, nie wiem, po kliknięciu tego chcę zobaczyć nowy komponent, niech Virtual Dom zobaczy, co tak naprawdę dokładnie trzeba zmienić, a raczej niech znajdzie najmniejszą ilość zmian, które naprawdę trzeba wprowadzić do drzewa DOM, żeby te zmiany były wizualnie widoczne i dopiero niech te zmiany przeniesie do drzewa DOM. I to była taka poniekąd trochę rewolucja, dlatego, bo w Reakcie istnieją dwa Virtual Domy. Jeden Virtual Dom trzyma zmiany, natomiast drugi Virtual Dom to jest ten, do którego te zmiany są aplikowane. Następnie następuje właśnie ten algorytm, o którym wspomniałem dzisiaj, reconciliation. Teraz ten silnik nazywa się React Fiber. To jest proces, który następuje div, czyli są porównywane te drzewa i jest znajdowane to najmniejsze poddrzewo. W sensie tam jest dokładnie rzecz biorąc, to algorytm ten ma za zadanie znaleźć najmniejsze poddrzewo zmian, które jest potrzebne, żebyśmy zobaczyli te efekty wizualne. Natomiast to są operacje stricte grafowe. I dopiero jak znajdzie, o, nie muszę przerenderować tego, bo to jest takie samo, nie muszę rerenderować tego i tego, bo to jest takie samo, tylko to się zmieniło, ja wiem, że z tych dwóch podrzew to jest ten element zmiany, dopiero on jest nanoszony na drzewo DOM. I to jest super, dlatego, bo udaje się przez to uciąć dużo zbędnych operacji na drzewie DOM, co powoduje, że cała strona czy cała aplikacja działa dużo szybciej. No i pisząc w Reakcie bardzo często mapujemy jakieś obiekty i musimy używać takiego mało przyjemnego propsa, który nazywa się key. To jest mega denerwująca rzecz, dlatego, bo to już miało zostać rozwiązane w React 16, potem w React 17. Teraz zapowiedzieli, że no, na pewno rozwiążą ten problem, że pewnego dnia on nie będzie potrzebny. No ale to jest póki co nasza taka bolączka i bardzo dużo ludzi ma z tym problem, bo używa tego key, używa go w sposób mylny i nie zawsze dokładnie wie dlaczego. Chciałbym wam dzisiaj trochę o tym opowiedzieć, dlaczego używamy tego key i dlaczego nie możemy użyć takiego kodu, jak jest tutaj napisany. Ten kod, który tutaj jest napisany, jest nieoptymalny, dlatego, bo on się będzie zachował dokładnie w ten sam sposób, jakbyśmy tego key nie użyli. Włączę chwilę do samej prezentacji, przejdę do edytora kodu. Czy możecie mi tylko potwierdzić w komentarzu, że wszystko jest w porządku, w sensie, że widać litery, że to nie jest za małe dla Was? Okej. Okay. Tak będzie w porządku? Dobra. Jest okej, okay. No to super. Dobra, więc tak. Przypuśćmy, że mamy w Reakcie standardowo jakąś listę danych. Ja to zdefiniuję poza komponentem. Za chwilę Wam też powiem, dlaczego poza, a nie w środku. Mamy tam jakieś dane. I te dane to będzie jakaś tablica z jakimiś obiektami. Tu na przykład name, powiedzmy test 1. Ja sobie tych obiektów trochę natworzę, żeby ta tablica miała powiedzmy 4 pozycje. Ponumeruję je, tak żebyście byli w stanie je odróżnić. I tutaj napiszemy sobie jakiś prosty kod. Damy sobie tutaj, użyjemy stanu w tym komponencie, użyjemy hooków, czyli import useState, żeby stworzyć stan w komponencie klasowym z Reacta. I tutaj w komponencie stworzymy sobie const, powiedzmy, nie wiem, data, set data. No i na samym początku zainicjalizujemy go tymi danymi, które zdefiniowaliśmy wyżej. A jeżeli macie jakiekolwiek dane, które pomiędzy renderami są zawsze takie same, bo gdybyście też te dane ściągali z API, no to wiadomo, to trzeba zrobić w środku komponentu, bo one za każdym razem się zmieniają. Gdyby te dane były tutaj w jakikolwiek sposób wyliczane, no to spoko, też to trzeba zrobić w trakcie komponentu, bo te dane są zmienne. Natomiast jeżeli te dane są stałe i zdefiniujecie te dane w środku komponentu, powiedzmy, ja bym to zrobił tutaj, a uczynił tę tablicę tutaj, to
Za każdym razem, gdy ten komponent będzie rerenderowany, to ta tablica będzie tworzona od nowa. Czyli to spowoduje, że jeżeli ten komponent jest często rerenderowany i natworzy się w pamięci wiele takich referencji, to po pierwsze, aplikacja zajmie dużo więcej miejsca w pamięci, a po drugie, garbage collector będzie miał dużo więcej roboty, bo będzie musiał nieużywane obiekty zbierać i usuwać. Dlatego za każdym razem, jak macie jakiekolwiek stałe elementy, które pomiędzy dwoma renderami się nie zmieniają, to lepiej jest je wynieść poza komponent albo użyć jakichś hooków memoizujących, na przykład useMemo, które spowodują, że pomiędzy dwoma renderami te dane zawsze będą miały tylko jedną kopię i nie będą tworzone dwukrotnie. Dlatego ja też tutaj tak zrobiłem. Nie miałem ich środku komponentu, tylko wyniosłem je do góry. Mamy ten komponent zainicjowany jakimiś danymi, no i tutaj spróbuję sobie te dane wyświetlić, to będzie jakaś zwykła lista, która przeleci po wszystkich tych naszych datach i dla każdego rekordu, ja sobie od razu to rozpakuję destruktorem, weźmie i zwróci nam, zwróci nam po prostu element listy razem już wypełniony z tą nazwą, z tym name'em. No i zamykamy tutaj, powinna być arrow function użyte i tutaj powinno być zamknięcie tego, zamknięcie tego i na końcu zamykamy to widzę. Ekod powinien nam wziąć to wydrukować. Tutaj gdzieś w konsoli powinniśmy zobaczyć warning z wersji deweloperskiej Reacta, który mówi nam o tym, że każdy element listy powinien posiadać jakiś unikatowy key. No i ja nie mam tutaj unikatowego key, znaczy no mam name'a, ale powiedzmy, że te obiekty mogłyby się na pewno w ten sposób powtarzać, więc nie mogę użyć name'a. No to najprostszym rozwiązaniem, jakie jest to, że korzystam z tego, że drugim parametrem mapa jest indeks. No i najczęściej używamy tego indeksu w key, bo on pomiędzy każdym elementem tablicy jest unikalny. No i warningi zniknęły, się tutaj nie zniknęły, ale warningów teraz nie powinno być. Natomiast to jest uznawane jako bad practice i niezalecane. Wiele ludzi nie do końca rozumie dlaczego. I bardzo często, żeby pominąć problem z używaniem indeksa, używa po prostu na przykład math random, które też generuje za każdym razem unikalną wartość i nie używa indeksa, więc dla ESLint to jest jakieś rozwiązanie. Natomiast po co w ogóle powstał ten key? Jeżeli otworzymy sobie nasze narzędzie deweloperskie, ja je może otworzę tutaj w ten sposób i zobaczycie na te elementy LI, to one sobie po prostu wyświetliły i są statyczne, więc ten key tak naprawdę, jakbyście go nie podali, to też byłoby dobrze. Teraz spróbuję dodać sobie tutaj kolejną rzecz, czyli patrona, który będzie dodawał coś do tej listy. Czyli zrobię sobie tutaj jakiegoś on-clicka. Zrobię sobie on-clicka i przy każdym kliknięciu będziemy dodawali do data nowy obiekt, czyli rozszerzali te data, które mamy. Będziemy rozszerzali go o jakiś dodatkowy obiekt, który będzie miał tam name'a, a teraz nie wszystkie name'y będą po prostu testem. Już bez tam bawienia się w liczby i tak dalej. No i tutaj dam sobie add. No i tutaj zamknięcie. Jeszcze raz, jak pokażę tą listę w narzędziu deweloperskim i będę dodawał kolejne elementy, to zobaczcie proszę, że miga tylko ostatnia rzecz, ta, która jest dodana. Czyli React nie przerenderowuje tej listy, tylko renderuje ten nowy element. Czyli ten mechanizm, o którym przy prezentacji mówiliśmy, czyli naszego virtual domu, działa, bo porównuje dwa te stany, czyli stan, w którym są te wszystkie ELI i stan, w którym dochodzi nowy ELI. I stwierdza, doszedł tylko nowy ELI, więc nie muszę rerenderować całej listy, biorę i dodaję tylko te nowe elementy. No ale wyobraźmy sobie teraz inną sytuację, czyli taką, że nie chcemy dodawać tych danych przyrostowo na końcu, tylko chcemy wziąć i te dane dodawać na samym początku. Czyli tutaj zmienimy, że ja nie chcę dodawać to na końcu, tylko chcę, żeby najpierw dodać nowy element, a po dodaniu nowego elementu dopiero rozszerzyć tablicę. Tutaj to odświeżmy. Dobra, zobaczmy teraz jeszcze raz narzędzie deweloperskie. Tu są te nasze elementy ELI. Ja teraz je spróbuję dodać. Zauważcie, że już nie miga tylko jeden ELI,
Tylko mi migają wszystkie Eli. Dokładnie wszystkie te Eli, które cię dodają na końcu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, bo React nie jest w stanie śledzić tych elementów. O ile w przyrostowym trybie to było proste, bo porównywał sobie w grafie, że te elementy się dodają i diffem było to, co się dodaje, o tyle teraz diffem jest wszystko to, co się dodaje, czyli ten element i wszystkie elementy za nim. One się za każdym razem tak jakby dodają, bo React nie widzi, że te elementy są identyczne, tylko widzi, że wcześniej był li, który miał jakąś zawartość, a teraz, ponieważ coś skoczyło do przodu, to wszystkie te się przesunęły o jedną pozycję niżej, czyli React znaczy się, że one się zmieniły. I właśnie po to używamy key, który ma nam powiedzieć dokładnie, znaczy w sensie ma powiedzieć Reactowi, słuchaj, ten element ma taki unikalny ID i w momencie, jak się właśnie będziesz renderował, to zerknij na to key i zobacz, czy pomiędzy dwoma renderami to key się zmieniło. I ponieważ my używamy w tym przypadku indeksu, to indeks dla tych elementów się zmienia. Dlatego, bo zobaczcie, jeżeli ja odświeżę stronę, to ten element ma indeks, jeżeli ja mapuję tablicę, to zaczynam od zera, ten element ma indeks 0, ten element ma indeks, może zróbmy inaczej. Dajmy sobie tutaj, po prostu wypiszmy sobie indeksy tych elementów. Musicie zobaczyć, że ten element ma indeks 0, 1, 2 i 3. Jak ja teraz dodam jakiś element, to zobaczcie proszę, że ten element pomiędzy dwoma renderami nie ma tego samego indeksu. Jego indeks się zmienił, dlatego React myśli, że ten element jest całkowicie innym elementem. Jeżeli użyjecie map random, stanie się dokładnie tak samo. Dlatego, bo ja postaram się też to tutaj od razu wyświetlić. Dlatego, bo map random zmienia się przy każdym renderze, nie? W sensie przy każdym odświeżeniu całego tego UI-u, czyli tego, co ten komponent zwraca, bo jak zmieniamy stan, no to odpalamy funkcję renderującą. To za każdym razem odpala się map random z tymi wartościami, więc możecie tutaj zobaczyć po prawej stronie tutaj, że wszystkie elementy i tak migają, bo React myśli za każdym razem, że to są nowe elementy. Dlatego najlepszym sposobem jest zrobienie czegoś takiego tutaj w key, co jest stałe i przede wszystkim deterministyczne, czyli przewidywalne pomiędzy dwoma kolejnymi wywołaniami. Dlatego tutaj powinniśmy wziąć i najczęściej, jeśli dane przychodzą z bazy danych, to one będą to przeczytały, a jak nie, no to pomyśleć nad jakimkolwiek polem, które jest unikalne i deterministyczne pomiędzy tymi dwoma kolejnymi elementami. Teraz zobaczcie, co ja zrobię. Dodam tutaj dodatkowe pole ID, które będzie unikalne każdego elementu. I tutaj dodając nowy element do mojej tablicy, będę mu dodawał name'a. Plus będę mu dodawał ID, który będzie, powiedzmy, długością tych elementów, nie? To się zawsze będzie zmieniało o jeden. I tutaj dodam ten indeks. I tutaj dla key piszemy teraz, że to ma być ID, które rozpakujemy sobie tutaj. Teraz, jeżeli weźmie nam się ta aplikacja świeża, no, come on. Teraz zobaczymy sobie tutaj w naszym narzędziu DevTools. Widzimy, że wszystkie Eli są tutaj. I jak ja dodaję teraz nowy element, tutaj jest mój błąd, bo literka length plus 1, bo nie chcę dodać następny, a nie wiem co. Jeszcze raz. Przebudzić. OK. I jeszcze raz. Dobra. I teraz, jak widzicie, te elementy nie migają, tylko miga ten ostatni element, dlatego, bo te elementy mają swoje stałe ID-ki i React myśli, że on się nie renderuje. One za każdym razem, ta lista jest deterministyczna dla Reacta w kolejnych wywołaniach. Dlatego w sensie, że tutaj te ID-ki się zmieniły dla tych elementów, ale liczba tych elementów dla Reacta pod względem key jest znana, w sensie ten element był i jest obecny, dlatego on się nie renderuje, tylko React renderuje sobie ten element. I to jest właśnie bardzo prosty przykład, jak używając key
i wpisuję tutaj byle co, tylko po to, żeby zaspokoić ESLinta, można sobie zepsuć wydanie. Bo jeśli ta lista ma tak jak u mnie tylko powiedzmy 10 pozycji, przynajmniej 11, to jest w porządku, bo to jest dalej szybkie. Natomiast jeżeli mamy listę elementów, załóżmy na stronie parę tysięcy, dajemy jeden element i to spowoduje, że przerenderują się wszystkie, to już będzie bardzo kosztowne. A wyrenderowanie jednego elementu jest stosunkowo proste. Dobra, wróćmy do prezentacji. Tu mieliśmy ten div, tu mieliśmy, że key jest koszmarem, bo nie zawsze mamy dostęp do tych unikalnych elementów. No i lecimy dalej. Dobra, memoizacja. To jest kolejna praktyka, która może nam zaoszczędzić sporo problemów. Memoizacja w programowaniu jest zjawiskiem, w którym dodajemy po prostu do funkcji catch. To znaczy, że funkcja dla danego argumentu wlicza jakąś wartość raz, a jeżeli wołamy tę funkcję drugi raz, dokładnie z tym samym argumentem, to jest w stanie skorzystać już z poprzedniego wywołania. Tutaj na tym obrazku jest zrobiony jeszcze lepszy mechanizm, dlatego, bo jeżeli mamy ciąg Fibonacciego i wyliczymy wartość dla piątki, to licząc wartość dla szóstki, nie musimy liczyć od zera, tylko możemy wykorzystać poprzednie wartości, nie? Bo ciąg Fibonacci narasta, więc można skorzystać z poprzednio wyliczonej wartości. No i teraz w przypadku Reacta, jakbyśmy sobie tą listę, powiedzmy, przenieśli do osobnego komponentu, czyli skopiujemy to wszystko i przenieśmy to do osobnego komponentu, nazwijmy sobie tą users list. Wyeksportujemy sobie i tutaj weźmiemy, czy tylko musimy skorzystać, że chcemy użyć w apie useState'a. Musimy przekopiować, przepraszam, do users list. No i w indeksie to zostaje w apie. To wszystko może zostać. To przeniosę, a może uda mi się jeszcze wam pokazać potem przykład, w którym ten pozostaje i to się dzieje. Dobra, i tutaj zostawmy sobie stan, podręcznik będzie już state, niech to będzie coś pustego. I tutaj zamiast to wywoływać, to wywołamy po prostu nasz komponent users list. A przecież jeszcze zaimportujemy import. Teraz tak. Jedną z zasad Reacta, w sensie na pytanie, kiedy React renderuje view, to są w sumie cztery możliwości, kiedy view może zostać zarenderowane. Pierwsza możliwość to jest zmiana lokalnego stanu. Za każdym razem, jak zmienił się w komponentach klasowych set state, wywołany został set state, zmienił się state, to komponent się rerenderował. Komponent rerenderuje się wtedy, kiedy dostanie zmianę procy, czyli jeżeli procy się zmienią i wysiemy do komponentu, to ten komponent też się zrerenderuje. Trzecia sytuacja to jest wtedy, kiedy rerenderują się rodzice, czyli za każdym razem, gdy zmieni się rodzic, to jego wszystkie dzieci zostają z automatu z definicji przerenderowane. I czwarta możliwość, praktycznie nieużywana, ale teoretycznie dostępna, to jest funkcja force update, którą można wywołać z biblioteki React. Ona bierze i pomija mechanizm rekonsylacji i po prostu zawsze się na hama bierze i rerenderuje komponent. I teraz, jeżeli ja tutaj zrobię cokolwiek, to spowoduje przerenderowanie tego komponentu, no to najprościej, to może żeby zaoszczędzić trochę czasu, weźmiemy po prostu ten przycisk i damy sobie tutaj jakiegoś klika. To w kliku tutaj damy sobie set data i załóżmy, za każdym razem będziemy coś tam ustawiali, nie? Set data. Dobra. I teraz tak. Za każdym razem, jeszcze w DevToolsie wam pokażę, czy to widzieli. Za każdym razem, gdy klikam klika, o, tego nie widać. On click
Jeszcze zróbmy tylko jeden paragraf, żeby widzieć ten data. Razem, gdy odpalę się narzędzia deweloperskie. Narzędzia deweloperskie, jak się zainstaluje pakiet Reacta, jest taki jak Profiler. Profiler jest narzędziem związanym właśnie z badaniem performance'u komponentów w Reakcie. Można nagrywać akcję, a Profiler pokaże dokładnie, co się działo z komponentami, które się rerenderowały, dlaczego się rerenderowały. A tutaj warto sobie tylko zaznaczyć w ustawieniach, jak sobie nagrywacie i chcecie sprawdzić wydajność w profilerze, warto zaznaczyć opcję, żeby nagrywać zachowanie każdego komponentu. Bo jak tego nie zaznaczycie, dostaniecie taką papkę na zasadzie, jak się zachowuje aplikacja, ale nie będziecie dokładnie widzieli, jak się zachowują poszczególne komponenty. Dlatego fajnie sobie ten profiler włączyć i nagrywać dla każdego komponentu. Teraz ja ten przykład będę musiał pobrać u siebie lokalnie, dlatego, bo tutaj jest wersja produkcyjna Reacta, a w wersji produkcyjnej ja nie mam dostępu do profilera. To sobie pobierzemy i za chwilę. O, gdzie tu mam opcję do pobrania? To jest live. Sign in. Okay. Wow, wydawało mi się, że to gdzieś tutaj było do pobierania zawsze. Dobra, no to ja sobie to na ciekawe szybko sobie muszę przenieść. Dobra, dajcie mi chwilkę, bo ta opcja po prostu tutaj gdzieś zniknęła. Patrice. Dobra, może zatrzymałem na żywo. Dobra, to ja sobie tylko na szybko pobiorę. Ale czemu nie ma tej opcji do pobierania? Dobra, dajcie mi chwilę, ja tylko muszę to sobie przenieść. Weźmy tutaj React App. Jeszcze Wam tylko pokażę narzędzie profilera i będziemy kończyli, bo to jest już ostatnia rzecz, którą dla Was przygotowałem dzisiaj. Dobra. W międzyczasie pójdziemy dalej, a jak mi się to zainstaluje, to do tego po prostu weźmiemy i za chwilę wrócimy, żeby mógł Wam pokazać, czym jest mobilizacja komponentów. Dobra, lecimy dalej. Po memoryzacji właśnie chciałem pokazać ten profiler. Tak jak powiedziałem, profiler w DevToolsach pozwala nam nagrać sekwencje, które wykonujemy na stronie i zobaczyć, co się dokładnie dzieje z komponentami. Nie? Tutaj widać tak zwane commitmenty, czyli to są takby poszczególne frame'y w jednostce czasu. I klikając na te frame'y możemy zobaczyć, które komponenty się renderowały i w jakim czasie. Te, które są zaznaczone w kolorze od zielonego do żółtego, to są te najszybsze do tych, które renderują się najdłużej. Te żółte najczęściej są przyczyną jakichś problemów. Jak się w nie kliknie, to tutaj po prawej stronie w Commit Information można zobaczyć, co było powodem zmiany. To zależy od budowy aplikacji, nie zawsze jest to widoczne, natomiast często zdarza się, że na przykład jest napisane, że przyczyną rerenderu była zmiana hooka, albo przyczyną rerenderu była zmiana propsa, nazwy tego i tego. Więc profil jest mega
pożywną funkcją, bo możemy zobaczyć, co się dokładnie dzieje i dlaczego. Do tego po chwilę wrócimy, bo mi się to jeszcze instaluje. Natomiast pytanie, w jaki sposób jeszcze, poza tą umiejętnością, którą wam teraz pokażę, możemy brać i dbać o wydajność aplikacji w Reakcie. Poza tym key, który wam pokazałem, poza za chwilę memoryzacją, którą zobaczycie, to jest używanie immutable structures, czyli nie powodowanie tego, żeby zmieniały się dane. Szybko mogliście zobaczyć tam, jak tą datę przenosiłem poza komponent versus w komponencie. Gdyby to było w komponencie, to przy każdym renderze te dane by się ponownie renderowały. Gdybym użył tam immutable data, czyli jakiejś biblioteki, która powie, że te dane są niezmienne, bo sprawdza ich po prostu referencje, tak by się nie działo, bo została wstawiona referencja, te dane się zmieniły, więc mogłyby tam zostać. Innym sposobem było tego właśnie, było wyniesienie tego poza komponent, bo wtedy dane też były niezmienne i nie wpływały na to, że dodatkowo musiał się komponent re-renderować. Tak samo jest właśnie z hookami. W hookach za każdym razem musimy tworzyć te dane na nowo za pomocą setera, natomiast nie możemy tych danych zmieniać, bo jak je zmienimy, no to wtedy bierzemy i przerywamy ten mechanizm optymalizacyjny Reacta, który sobie zbiera te dane i je na nowo re-renderuje. A jak je na nowo renderuje, w sensie je wpisuje i odpala cały ten proces reconciliation, no to dokonuje jakiejś tam optymalizacji. Kolejną rzeczą, o którą warto dbać, to jest właśnie używanie komponentów statelessowych. Dlatego, bo każdy komponent statelessowy, jeśli go tutaj wam za chwilę pokażę, zmemoryzujemy, to powodujemy, że ten komponent jest stały. Czyli pomiędzy kolejnymi renderami, jeżeli nie zmieniają się jego propsy, to on nie będzie renderowany, tylko będzie cały czas dostarczona jego poprzednia wersja. Natomiast jeżeli tworzymy komponenty statefulowe, czyli takie, które mają stan, no to wtedy narażamy się na problem z wydajnością, bo tak jak widzicie przed chwilą, każda zmiana stanu podejmuje się rolę komponentu. No i trzeba się wtedy więcej natrudzić i myśleć o tym, co z tym zrobić. Kolejną rzeczą to jest multiple chunk files, czyli jak budujemy aplikację reaktową, to nie staramy się, żeby to nie był monolit, tylko dzielimy tę aplikację na jakieś poszczególne podzespoły, a teraz to jest mega modne, czyli na mikrofrontendy i w zależności od tego, co użytkownik kliknie, doładowujemy kolejną część aplikacji, czy tej po chunk file. Czyli aplikacja nie jest jednym wielkim monolitowym plikiem, tylko jest plik startowy, który tak jakby włącza aplikację i dostarcza tego mechanizmu ładowania chunków, a potem jak wchodzimy na przykład w jakiś moduł, to możemy ten moduł wziąć i doładować dynamicznie, a nie ładować na samym początku, bo istnieje sytuacja, znaczy istnieje możliwość, że użytkownik w ogóle do tego modułu nie zaglądnie, więc nie ma sensu go ładować na samym początku. Kolejną rzeczą, żeby zadbać o performance, to jest właśnie to, co wszystko widzieliście w problemie, znaczy to nie sprawiło problem, tylko w Code Sandboxie, to jest właśnie to, że tam jest użyta produkcyjna flaga w Webpacku. To jest bardzo, bardzo, bardzo użyteczne, dlatego, bo jak jest użyta produkcyjna flaga, to React dostarcza zoptymalizowanej paczki. Wycina wszystkie te informacje odnośnie deprecated, wycina te informacje odnośnie tego, że nie użyliście key, a ma na to lepszy performance, ta paczka jest zminifikowana i tak dalej, i tak dalej. Więc używanie dowolnej paczki w produkcji nie jest dobrym pomysłem. Co dalej? Optymalizacja zależności. Jest taka paczka, jeżeli korzystamy z Webpacka jako bundlera, to Webpack Bundle Analyzer potrafi przeglądać naszego bundla i dostarczyć nam takiego rysunku z podziałem na paczki, które używamy. Im większy jest taki prostokąt, to znaczy się, że ta paczka zajmuje więcej miejsca. Im mniejszy, znaczy się, że ona jest mała. Jak tutaj możecie zobaczyć, ktoś ma bardzo duży prostokąt, który jest związany z lodaszem. To ma znowu związek z tym, w jaki sposób ładujemy lodasza. Dlatego, bo nie powinniśmy ładować lodasza jako całą bibliotekę, tylko powinniśmy ładować poszczególne moduły z lodasza, jak na przykład nie wiem, potrzebujemy geta, to ładujemy geta, potrzebujemy memoiza, to ładujemy memoiza, potrzebujemy jakiegoś flata dla tablicy, to ładujemy tylko flata. Bardzo dużo osób ładuje po prostu całą bibliotekę lodasz, przez co w bundlu to jest zawarte, przez co rośnie rozmiar paczki wynikowej, a co skutkuje tym, że na przykład ludzie, którzy używają urządzenia mobilnego, muszą pobierać z sieci dużo większą paczkę z waszym JS-em, żeby w ogóle pobrać aplikację. To samo takim klasycznym przykładem właśnie, co taki analyzer potrafi pokazać, to jest na przykład paczka Moment.js. Moment.js ma zaaplikowane na dzień dobry locale do nie,
nie, ponad 30 języków. I to świetnie widać na analizerze, że jest moment i w środku jest poukładane jest 30 kontenerów, które zawierają w sobie paczki językowe. I jest specjalna paczka, która usuwa niepotrzebne lokale. Jeżeli wiecie, że wasza aplikacja używa dat tylko i wyłącznie w formacie N albo w formacie PL, to nie ma sensu ładować obsługi dat w języku czeskim, czy w języku brytyjskim, czy w jakimkolwiek innym, bo jest to po prostu niepotrzebne, więc można je wyciąć i to spowoduje, że zmniejszy się rozmiar bundla i wasza aplikacja będzie się szybciej wczytywać, ładować. Kolejna rzecz to są właśnie wprowadzone w React bodajże 16 lub 15 React Fragments, które powodują, że nie musimy używać dodatkowego elementu HTML, bo dawniej, żeby overwrapować coś, używaliśmy divów, bo jest wymóg, że musimy za każdym razem zwracać dokładnie jednego noda. W sensie każdy komponent musi zwrócić dokładnie jednego noda. Więc jeśli zwracaliśmy dwa nody, na przykład jak ja wtedy kompatona i UL na tym samym poziomie, to trzeba to było dawniej wrapować w divach. I to powodowało, że w kodzie HTML, czyli czytajcie w drzewie DOM, rerenderowały się zbyteczne divy, które nie wnosiły nic, a zajmowały tak czy siak jakąś tam pamięć, bo React musiał to wyrenderować w drzewie DOM. Dlatego powstał React Fragments, który pozwala nam to pakować w jakieś wspólne elementy, natomiast nie ma tego narzutu, że drzewo to musi renderować jakiś komponent. Unikajmy definicji inline'owych funkcji. Możecie zobaczyć przykład tutaj z tym, co ja zrobiłem. Tutaj ten onClick albo ten onClick. To jest właśnie definicja inline'owa i ona powoduje, że komponent, jak będzie się renderował, to mimo, że w tym batonie się nic nie zmieniło, to jest tworzona za każdym razem nowa referencja do funkcji. Czyli w obliczu Reacta to się tak zmieniło. Dlatego React będzie tego batona renderował za każdym razem, jak będzie renderował ten komponent, mimo, że nie ma takiej potrzeby, bo ten baton jest za każdym razem stały. Gdybym zrobił coś takiego, że wyniósłbym tą funkcję tutaj, to byłoby dużo lepiej, bo dlatego, bo wtedy ta funkcja renderowałaby się dokładnie jeden raz w momencie utworzenia komponentu i pomiędzy poszczególnymi renderami w obrębie tego komponentu ona będzie stała. Ale znowu, jeżeli ja wezmę i tą funkcję tutaj wyniosę, załóżmy, do komponentu app i oddam tutaj. I tą funkcję będę przesyłał jako props, to renderując ten komponent cały, ja i tak będę renderował tą funkcję, a to będzie powodowało, że za każdym razem do propsa będzie trafiała nowa funkcja, co spowoduje, że ten komponent i tak będzie się renderował. Dlatego w tym przypadku powinienem użyć use callbacka albo use memo. Już widzę, że w pytaniach o to pytacie, więc za chwilę postaram się udzielić na to jak najwięcej odpowiedzi. I use callback, czy tam use memo, one spowodują, że referencja do add handlera zostanie zatrzymana. Ona pomiędzy poszczególnymi wywołaniami tego komponentu będzie stała i dzięki temu do user list zawsze będzie trafiała dokładnie ta sama wersja funkcji. Więc user list, nie zmieniając propsów, nie będzie się ponownie re-renderował. Kolejna rzecz to jest unikanie używania indeksów key. To mieliście okazję dzisiaj zobaczyć. Dosyć dużo czasu na to poświęciliśmy, żeby zobaczyć, dlaczego jestem. No i ostatnia, kolejna rzecz to jest, jeżeli używamy Reduxa, to powinniśmy obowiązkowo myśleć o reselekcie. Dlatego, bo reselect jest dokładnie tym, co wam chciałem tylko pokazać, ale mam problemy techniczne, to jest po prostu nic innego jak memoizacja danych wyciąganych ze state'a. Reselect po prostu memoizuje tak zwane selektory, które wyciągają dane ze store'a i jeżeli te dane się nie zmienią, to pomiędzy kolejnymi użyciami tego selektora w różnych komponentach te dane nie są pobierane ponownie ze state'a, tylko są cały czas używane te, które zostały ostatnio pobrane. Dlatego, bo skoro te dane się nie zmieniły, to nie ma sensu za każdym razem ich pobierać i coś tam robić. Reselect ma też dużo innych możliwości, dlatego, bo w reselekcie możecie używać czegoś, co jest na przykład we view, czy właśnie backbone, tak zwanych compute values.
Czyli załóżmy na przykład, czy macie price'a w danego produktu w store i czy macie, czy macie price'a i przed wyświetleniem tego na stronie wiadomo, że musicie doliczyć do tego tax, nie? Doliczyć jakiś podatek. I reselek potrafi dostać takich wyliczonych selektorów, które powodują, że wy możecie tam dokonać sobie jakieś obliczeń. Czyli wyciąga na przykład price'a, dodaje do podatek, coś tam jeszcze robi i na końcu wybiera taką inną wartość i w różnych komponentach będziecie tego potrzebować, za każdym razem będziecie korzystali z tej jednej zmobilizowanej wartości, co spowoduje też wzrost performance, bo nie trzeba tego będzie za każdym razem liczyć. Kolejna rzecz to jest wirtualizujemy długie listy. To jest poniekąd trochę związane z tym, co Wam szybko powiedziałem. Jeżeli na stronie jest 10 czy 15 elementów, czyli powiedzmy 10 czy 15 LI czy divów, to jest spoko, nie? To nie jest żaden problem. Ale jeżeli na stronie pojawi się 50 tysięcy elementów, to będzie bardzo duży problem. Dlatego, bo przeglądarki wbrew pozorom mają wbudowane ograniczenia. Pierwszym ograniczeniem jest długość elementu document. On nie może mieć niewiadomo ile. Tam jest ograniczenie do chyba 60 tysięcy pikseli, czyś takiego, ale jest. A dwa, że ładując dane, w sensie tworząc kolejne divy, czy ładując jakieś dane, znaczy używając jakichś danych w komponentach, wy cały czas te dane pchacie do pamięci przeglądarki internetowej i ta pamięć zaczyna puknąć. I jeśli ktoś ma dużo pamięci RAM, no to spoko, bo tak jakby komputer to uciągnie, aczkolwiek pewnie powstrzyma go i tak wątek samego Chroma. A jeżeli macie jakieś urządzenia mobilne, to jeżeli wpakujecie 10 tysięcy elementów do listy i trzeba będzie te 10 tysięcy elementów wpakować do pamięci, to najprawdopodobniej taka strona się nie wczyta. Dlatego używamy list wirtualizujących, wirtualnych list. To znaczy się, że ładujemy dokładnie tyle elementów, ile pokazujemy na ekranie. Czyli powiedzmy, nie wiem, jeżeli ekran ma wysokość, 600 pikseli, jesteśmy w stanie pokazać 10 rekordów, to ładujemy 10 rekordów plus 10 rekordów na górze plus 10 rekordów na dole. I to powoduje, że jak przesuwamy listę, to ona się przesuwa płynnie, bo te rekordy są załadowane, ale w momencie przesuwania następuje doładowanie kolejnych rekordów. Dlatego to powoduje, że na stronie obecnie będzie maksymalnie tyle rekordów, jaka jest wysokość ekranu, plus dwa razy ta wysokość na przód i na tył, a potem te dane będą się doładowywać. Kolejna rzecz, server-side rendering, to jeżeli mamy jakąś aplikację, która wykonuje dużo właśnie danych, dużo się razy renderuje, musi pobierać dużo danych z API, warto rozważyć użycie server-side renderingu, czyli przeniesienia tych obliczeń po stronie serwera. Niech tam to się wszystko zadzieje, a do klienta nie zostanie wysłana już jakaś wyrenderowana rzecz. To spowoduje, że on nie będzie musiał po stronie klienta przeliczać tych rzeczy. Więc te aplikacje server-side zyskują, w ogóle server-side rendering zyskuje coraz większą popularność. Jeżeli mamy właśnie takie aplikacje, w których nie wiem, szybkość przechodzenia pomiędzy stronami jest kluczowa, czy w ogóle szybkość działania całej strony jest kluczowa, bo dużo rzeczy można przenieść po stronie serwera, a do klienta słać już wyrenderowaną wartość. Jednym z fajniejszych rozwiązań dla Reacta jest Next.js. Polecam Wam, jeżeli nie znacie tego rozwiązania, zerknąć po webinarze i zobaczyć, co to jest. Next.js ma bardzo dużo wbudowanych takich optymalizacji u siebie. Na przykład, jeżeli komponenty są statyczne, czyli są statelessowe, nie zawierają jakiejkolwiek logiki, no to Next.js potrafi je skeszować i odsyłać za każdym razem dokładnie tą samą wartość. Czyli nie traci czasu na wyrenderowanie tego komponentu, bo on zostanie raz wyrenderowany, zapamiętany i za każdym razem wystarczy na jego kopię. No i to tyle, co dla Was przygotowałem. Serdecznie dziękuję Wam za poświęcony czas. Trochę nam się to przedłużyło. Przepraszam, że nie byłem w stanie Wam pokazać memoizacji, dlatego, bo nie jestem w stanie w tej chwili w konsoli tego u siebie zainstalować, nie wiem do końca dlaczego. W każdym bądź razie memoizacja, którą chciałem Wam pokazać, tyczy się tego, że jeżeli renderuje się komponent, czyli memoizację może jestem w stanie Wam pokazać, ale nie jestem w stanie odpalić narzędzi, żeby Wam pokazać, w jaki sposób faktycznie zyskujemy boost do performance'u. Jeżeli re-renderuje się ten komponent i automatycznie re-renderuje się ten komponent, to jestem w stanie przyblokować to, memoizując ten komponent. W reakcji jest zbudowana funkcja, która nazywa się memo. I za jej pomocą jesteśmy w stanie otoczyć jakiś komponent i spowodować, że za każdym razem, jeżeli jego proces się nie zmienią, to będzie dostarczona w kółko ta sama jego wersja, która została wyrenderowana za pierwszym razem.
i to powoduje, że jesteśmy w stanie powstrzymać tą sytuację, czyli ten entry, tam jeden z czterech case'ów re-renderingu w Reakcie, czyli jeżeli renderuje się rodzic, to renderują się wszystkie jego dzieci. Nieprawda, bo jeżeli zmemoizuje jego dzieci, to nawet jeżeli się rodzic re-renderuje, a nie zmienią się jego propsy, to wtedy dziecko nie będzie się re-renderować, bo memo dostarczy po prostu poprzedniej wartości. Ale przepraszam, że nie byłem w stanie Wam pokazać tego tutaj na Profilerze. To wszystko w takim razie z mojej strony. To nie wiem, Pawle, przechodzimy w takim razie do sekcji Q&A. Dobra, sobie to otwieram. A pierwsze pytanie. A co jeżeli renderujemy listę i wiemy, że nie będziemy w nią w jakikolwiek sposób ingerować? Czy wtedy użycie indeksu też będzie bad practice? Nie. Generalnie biorąc, jest to bad practice, dlatego, bo ludzie robią to nieświadomie. Natomiast jeżeli masz tu, robisz to świadomie i wiesz, że twoja lista, właśnie tak powiedziałeś, nie ma tą modyfikacji, tylko ona po prostu statycznie się wysiedla. Ja na code review zawsze nie mam problemu z tym, żeby zaakceptować to rozwiązanie, bo dla mnie to jest w porządku. Kolejne pytanie do Kuba. W set data nie powinno przypadkiem się użyć callbacka, żeby mieć pewność, że operujemy na najbardziej aktualnym stanie. Jak najbardziej masz rację. Zarówno set state w komponentach klasowych, jak i state ten hookowy, useState, one są asynchroniczne. To powoduje, to można bardzo łatwo fajnie zaobserwować, jeżeli użyjesz 5 razy useState'a pod sobą i za każdy raz będziesz drukował wartość stanu, to ona się zmieni dopiero po ostatnim konsolowym. Dlatego, bo React widzą, że jest parę wywołań, scali je do jednego i tylko raza, który jest stan, zamiast robić to 5 razy. Dlatego zgadzam się z tobą jak najbardziej. To były tylko bardzo proste, podglądowe przykłady. Natomiast gdyby to było, nie wiem, bardzo często, w sumie najczęściej, można to zobaczyć przy takim czymś, że macie tutaj na przykład jakiegoś tugla, nie? I tutaj macie set tugla. I chcecie na przykład zmieniać tą wartość. On jest początkowo wartością false zrobiony, a chcecie zmieniać go na wartość true. No i to jest niestety problem, że w kodzie można znaleźć takie rozwiązania typu, że tutaj będzie set tugla i tutaj będzie wartość przeciwna do tugla, tutaj jest literówka. I to jest właśnie ta sytuacja, o której mówisz, że nie możemy gwarantować, że ta wartość już została ustawiona przez poprzednie kliknięcie. Dlatego tutaj dużo lepiej byłoby użyć wartości, weź wartość poprzednią, i z wartości poprzedniej ją po prostu zacząć. Nie? Dzięki temu, właśnie używając tego, co powiedziałeś, tego callbacka, mamy pewność, że ten stan jest aktualizowany. Pytanie od Krzyśka. Zarządzanie stanem w Reakcie, co Twoim zdaniem jest najlepsze pasą przez pryzmat wydajności? Kontekst, Redux czy coś innego? Kiedyś miało to duże znaczenie. W tym momencie, jak zobaczysz sobie na Reduxa, na jego kod, to zobaczysz, że oni pod maską też używają kontekstu. Więc generalnie biorąc, to jest tylko jakaś tam otoczka, która ma wzbogacać całą obsługę tego kontekstu. Jeżeli chodzi o wydajność, myślę, że obydwa rozwiązania są równie dobre, natomiast używając swojego kontekstu bardzo dużo rzeczy spada na ciebie. Musisz o bardzo dużej ilości rzeczy myśleć. Używając Reduxa, na przykład z Redux Toolkit, który jest tutaj rekomendowany przez twórców Reduxa, masz od razu z marszu użytą bibliotekę Immutable pod maską dla reducerów, to jest Immer.js, jedna z najlepszych bibliotek do tego. Masz automatycznie zrobioną właśnie memoizację selektorów, masz bardzo prostą konfigurację i ostatnia rzecz, masz przygotowane hooki, które ci automatycznie dają dispatchera i automatycznie dają ci zawarty stan, tam jest już selector i już dispatch. Tak więc pod względem wydajności myślę, że to jest to samo. Różnica jest tylko taka, że w kontekście musisz to zrobić wszystko samemu i musisz o tym myśleć, możesz coś zepsuć, a w przypadku Reduxa gdzieś tam bazuje na doświadczeniu całego community, tego, że już wyszła ta wersja z kolei, oni to poprawiali, sprawdzali w boju, poprawiali, masz to po prostu auto-wybór. Pytanie od Maćka. Czy wewnątrz komponentu powinniśmy wszędzie, gdzie się tak jest z use memo i use callback? Jaka jest zdrowa granica? To jest bardzo dobre pytanie i to jest bardzo trudne pytanie. Dlatego, bo użycie wszędzie use callbacka i use memo może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Czyli jeżeli weźmiesz i będziesz używał, użycie use callbacka też kosztuje. Dlatego, bo to jest A, wywołanie funkcji use callback, B, to jest memoizacja, czyli gdzieś w pamięci musi się pojawić cache, gdzie zostanie przypisana referencja i ona będzie trzymana i co najgorsze,
będzie robione porównanie, kiedy tą referencję trzeba zaktualizować. I teraz tak, jeżeli mamy komponent ultra prosty, czyli powiedzmy sobie nasz users list i tutaj mamy tego onclicka. Czy tutaj ma sens robić use callbacka? Nie ma. Dlatego, bo ja tutaj to przeniosłem, zrobię tutaj na przykład ada, się równa ta funkcja, kiedy zrobię ada. Jeżeli zrobisz use callbacka, to zmemoizujesz tą wartość, ale nawet jakbyś jej nie zmemoizował, to jak wyślesz zmienioną referencję do tego batonu, to element natywny, jego przerenderowanie jest banalnie proste i będzie pewnie szybsze niż zabieg, który będzie ci kosztował use callbackiem. Ale jeżeli masz taką sytuację, że wysyłasz, cofnijmy to, że wysyłasz funkcję do innego komponentu, to jeżeli zmieni się jego referencja, to wtedy nie przerenderuje ci się tam zwykły baton, tylko przerenderuje ci się cały komponent user list, a to już jest bardziej kosztowne. Więc moim zdaniem ta zdrowa granica będzie taka, że jeżeli mamy tutaj elementy proste i używamy jakichś handlerów, to ja nie używam nic callbacka, ani nic memo, po prostu tak to zostawiam. Natomiast jeżeli przekazuję funkcję gdzieś głębiej i tak jakby nie wiem, jaki jest koszt renderingu tego elementu, to lepiej dać już callbacka, żeby mieć gwarancję, że ten komponent będzie się renderował niepotrzebnie. Ale tutaj to jest gdzieś tam jakaś mola. Pytanie od Dariusza. Kiedy używać już memo, już codec oraz React memo? Czytałem, że nie zawsze warto ich używać, bo mogą pochłaniać więcej zasobów niż potencjalna oszczędność na performance. Myślę, że część odpowiedzi była zawarta w poprzednim pytaniu. Natomiast tak, między use callbackiem a use memo nie ma za dużej różnicy. Tam jest głównie różnica w sposobie użycia tego. Natomiast React memo jest zupełnie czymś innym. Dlatego, bo o ile use memo i use callback są callbackami, są hookami, o tyle React memo nie jest hookiem, tylko jest funkcją. Więc memoizując cały komponent, można używać memo. Można używać use memo, dlatego, bo konstrukcja, jak zostanie przekazana do use memo, powie, że możesz zmemoizować cały komponent, natomiast use callbackiem raczej bym memoizował tylko funkcję. Use memo też się przydaje do memoizacji na przykład obiektu. To powiedzmy, że tworzysz jakiś obiekt, to jest dokładnie to samo, co ja zrobię tutaj z tą datą. Nie? Gdyby ta data była wciągnięta do środka i ona byłaby za każdym razem stała, to można byłoby ją otoczyć w use memo, po to, żeby za każdym razem trzeba było tworzyć nowej referencji do tej tablicy, czy nowej referencji do obiektu, tylko za każdym razem trzymać tą samą. Więc myślę, że memo do memoizacji komponentów, use memo do memoizacji obiektów, tablic, komponentów, funkcji, a use callback stricte do memoizacji funkcji. Pytanie od Krzyśka. Czy w wersji 17 Reacta usunięcie konieczności jego importowania w każdym pliku, że jest to była decyzja, która miała na celu poprawę performance'u, czy niekoniecznie? Wydaje mi się, że to zostało zrobione bardziej z czysto pragmatycznych rzeczy, w sensie, żeby ułatwić ludziom korzystanie z Reacta. Dlatego, bo nawet jeżeli importujesz w każdym pliku Reacta, to jeżeli używasz bandlera takiego jak React, jak Webpack, to Webpack nie importuje ci Reacta 50 razy. On ma tree shaking i widzi, że jest wspólnie importowana ta sama biblioteka, więc ona zostaje do bandlera dołączona tylko jedyny raz. Więc nie jestem do końca pewny, ale w mojej ocenie nie miało to aż takiego wpływu na poprawę performance. Pytanie ponownie od Krzyśka. Czy jest jakaś różnica między use state a react use state pod względem wydajności? Pod względem wydajności myślę, że nie. Znaczy jestem tego pewny. Natomiast pod względem miejsca w pamięci czy w bandlerze, które trzeba zająć, już tak. Bo zupełnie czymś innym jest, jak zaimportujesz z Reacta tylko use state, bo wtedy jest importowany tylko use state, a jak zaimportujesz Reacta, to są importowane wszystkie funkcje. Jest importowany use state, React, jest use effect i tak dalej, więc użycie React memo powoduje, że React musiał być zaimportowany cały jako biblioteka. Natomiast takie coś spowoduje, że musiała zostać zaimportowana tylko i wyłącznie dokładnie na funkcję. Pytanie od Maćka, czy dzisiaj mamy sporo use state w komponencie, na przykład data, loading, error i tak dalej, i zastępujemy to use reducerem, to oprócz czytelności poprawiamy też performance? To jest ciężkie pytanie, na które przyznam szczerze, że nie jestem w stanie ci odpowiedzieć.
Dlatego, bo React posiada pod maską bardzo sporo optymalizacji. I na przykład, tak jak mówiłem wcześniej, użycie 5 razy podstawowego use state'a powoduje, że React to i tak zoptymalizuje do jednego wywołania. Z User Reducerem jest taki problem, że trzymasz bardziej skomplikowaną strukturę. Jest to trochę trudniejsze w zarządzaniu, bo w use state'cie możesz trzymać typy proste, typu na przykład age, name i last name, to będą trzy osobne use state'y. W User Reducerze pewnie pokusisz się o to, żeby trzymać cały obiekt, w którym te dane aktualizujesz. A w use state'cie też możesz trzymać ten obiekt, natomiast czasami z punktu widzenia samej czytelności zarządzania tymi rzeczami prosi trzymać typy proste, czyli zrobić set age, set username, set first name, set last name, niż robić set data i pamiętać, że musisz wziąć obiekt, musisz go skopiować i musisz go rozszerzyć o taką siłę, żeby ją napisać i tak dalej. Dlatego wydaje mi się, że use reducer jest spoko, ale jest trudniejszy, a nie zawsze warto poświęcać czytelność kodu na rzecz performance. To też zależy od przypadku, nie? Jeżeli masz taką aplikację, gdzie faktycznie performance jest ultra ważny, myślę, że warto się na tym pokłonić i chętnie po naszym webinarze też sobie znajdę tą informację, czy use reducer jest szybszy, czy może wolniejszy, ale jeżeli masz aplikację, gdzie ta wydajność nie jest aż tak ważna, to z punktu widzenia czytelności ja bym po prostu użył sobie po prostu trzech czy tam czterech różnych use state'ów. Kolejne pytanie od Jacka. Specjalnie nie wspomniałeś o React Lazy Suspense, bo jest wciąż w fazie eksperymentalnej. Nie wspomniałem dlatego, bo miałem bardzo ograniczony czas na webinarze i tak się trochę rozciągnął. Natomiast bardzo fajnie, Jacku, że to poruszasz. Zgadza się, React Lazy i React Suspense co prawda są w fazie eksperymentalnej, jak najbardziej. Natomiast ja przede wszystkim dużo razy już widziałem w projektach i sam to śmiało wykorzystuję w projektach stricte produkcyjnych. Jest to mega, dlatego, bo jeżeli masz właśnie chunki, czyli jakieś robisz takie mikrofrontendy, to właśnie React Lazy i React Suspense pomagają zadbać o to, żeby je ładować niezależnie. No i ostatnia rzecz, gdzie sam ostatnio wykorzystuję React Lazy i React Suspense, to jest ładowanie obrazków. Mam projekt, w którym wykorzystujemy bardzo dużo zdjęć i po prostu opóźnienie ładowania tych zdjęć, wsadzenie jakiegoś loaderu powoduje, że wrażenia z punktu widzenia UX dla usera są duże lepsze. Moi drodzy, wykorzystaliśmy praktycznie wszystkie pytania, które wpisaliście do Michała. Michał chyba miał niezły ubaw, odpowiadając na wszystkie, bo naprawdę pytania były bardzo fajne, bardzo trafne i bardzo merytoryczne. Także bardzo Wam dziękuję, bardzo dziękuję Wam za udział na dzisiejszym spotkaniu. Pytaliście o to, czy materiał będzie dostępny do obejrzenia. Tak, będzie dostępny do obejrzenia. Opublikujemy go w przyszłym tygodniu na kanale YouTube Altem Polska. W oknie czatu zostawiłem linka bezpośrednio do kanału. Zostawcie suba, więc na pewno dostaniecie powiadomienie o tym materiale. Także stay tuned, jak to się mówi ładnie. Bardzo Wam dziękuję za udział. Dziękuję za zaangażowanie w czasie sesji pytań. Michał, Tobie dziękuję za świetny webinar, za to, co przygotowałeś, co opowiedziałeś, za naprawdę sporą dawkę wiedzy i live coding. Także życzę Wam wszystkim spokojnego, udanego wieczoru, a Tobie, Michał, fajnego odpoczynku. Dziękuję serdecznie, dziękuję Wam wszystkim za udział.